Chciałabym zacząć od. O, dobrze, bardzo się cieszymy z uradowanych, obdarowanych. Potem sprawdzimy, czy mamy Wasze adresy. Tak, chciałam. Nie wiem, jak to ustawić jeszcze, jakbyś mógł, a Macieju, tak, żeby się nagrywało, że widać nasze rozmówczynie. Jakoś tak, jakiś panel. Dobrze. Panel o edukacji filmowej. Edukacja filmowa w obliczu edukacji cyfrowej. I są z nami Anna Korzeniowska z krakowskiej podstawówki, zaraz powie pewnie więcej, z SP numer 130, ale zespół szkół coś, coś, bardzo dużo nas i jeńców cyfr. I Katarzyna, tylko się jeszcze się od Katarzyna musi, dobrze, już, teraz słuchać. I Katarzyna Włodkowska z liceum w Pile. I tutaj nasze obie rozmówczynie są z naszego programu Wiki Szkoła, o którym mówiłam. I też akurat Katarzyna reprezentuje jedno z nielicznych liceów, które mamy w tej grupie. Także zachęcam obecnych tutaj nauczycieli licealnych, że warto też do nas dołączyć. A trzymam kciuki za podstawówki, bo na pewno jest to wyzwanie tutaj, ale już mamy bardzo fajne tutaj odzewy, co można robić. Prezentowaliśmy nasze rozmówczynie na Facebooku na wydarzeniu i to wszystko jeszcze Wam dołączymy, czym się zajmują. I teraz, dlaczego ja postanowiłam zrobić ten panel, bo cyfrowość, cyfrowość i wszyscy myślimy o zdalnym i o Zoomie i żeby trochę odczarować te straszne rzeczy, porozmawiajmy o czymś fajnym, czym są filmy. Nasze rozmówczynie mają ze sobą świetne doświadczenia i chciałabym zacząć od takiego pytania pierwszego, czyli jakby co, od czego się zaczęło i z kim co zrobiłyście? I czy to było tak, że zbiorowo z całą szkołą, czy z jedną klasą? Od czego po prostu zaczęła się wasza, tak się mówi pięknie, przygoda z edukacją filmową, ale tak naprawdę no, o to w sumie chodzi właśnie, bo gdzieś musiał być ten pierwszy impuls. Także może Katarzyna najpierw i tak, a potem Anna, bo też będziemy pokazywać różne materiały, więc próbujemy to tak zsynchronizować. Dobrze, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak się zaczęła moja przygoda z filmem w szkole? No oczywiście od potrzeb uczniów, czyli zauważyłam, że bardziej efektywne i efektowne są lekcje, podczas których wykorzystuję film. No i postanowiłam w jakiś sposób to ukonstytuować, czyli stworzyłam taki autorski program nauczania edukacji medialnej w mojej szkole. No i oczywiście uczę tej edukacji medialnej, te klasy cieszą się takim ogromnym zainteresowaniem. No i jak to się zaczęło? No taką metodą kuli śnieżnej, czyli na początku na podstawie właściwie no, moich jakichś fascynacji filmowych budowaliśmy przestrzeń do wspólnej rozmowy, ale bardzo szybko uczniowie włączyli się w tworzenie tego projektu. Bardzo szybko okazało się, że jest życzliwość na przykład lokalnych mediów, telewizji, zaczęliśmy współpracować z filmoteką szkolną, zaczęliśmy brać udział w festiwalach, w konkursach, uczniowie nabrali takiej odwagi, żeby sami tworzyć, no i zdarzyło nam się nieraz osiągnąć jakiś sukces taki wymierny i mniej wymierny, chociaż te mniej wymierne chyba mnie bardziej cieszą, także no, mam wrażenie, że patrzymy z uczniami w dobrym kierunku i że stąpamy po dobrej ścieżce. Tej edukacji filmowej, która pozwala ocalić relacje i też znaleźć wspólny język do tego, aby mówić o wartościach. Dziękuję bardzo. Także widzicie, że różnie się to zaczyna. A Anna, jakie są twoje? U mnie taką inspiracją, ideą rozpoczęcia pracy z filmem była potrzeba taka, żeby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces, ale też drugą taką inspiracją było to, żeby jakoś zachęcić do czytania lektur. I takim pierwszym impulsem stało się 600-lecie bitwy pod Grunwaldem,
A ponieważ z naszej szkoły bardzo często wyjeżdżamy do zielonych szkół i to są duże grupy uczniów, którzy wyjeżdżają, w związku z tym postanowiłam właśnie taki projekt napisać dla w sumie 70 osób i właśnie tam pod Grunwaldem kręciliśmy i w Malborku kręciliśmy pierwszy film. Oczywiście on był jeszcze bardzo taki nieporadny, no ale w zasadzie od tego się zaczęło. Właśnie, żeby każdy uczeń mógł zagrać, jeśli nie zagrać, to stanąć za kamerą, w jakiś sposób się zasłużyć, poczuć się, nie wiem, jedni gwiazdą, inni realizatorami. Także no, od tego się zaczęło. Czy teraz, bo tu mamy materiały różne filmowe i na koniec pokażemy, tutaj Katarzyna ma przygotowane coś i teraz może ty chciałabyś teraz, Anna, spróbować to pokazać, czy... Ja mam taką prezentację, która nie jest opatrzona żadnymi napisami, tylko są tam fragmenty właśnie tych filmów, które z jakichś powodów są dla mnie ważne. Oczywiście wszystkiego tutaj nie jesteśmy w stanie pokazać, ale tak jak rozumiem, będą linki w przyszłym tygodniu, tak, do tego tak, udostępnione, tak, wszystko więc będzie można zobaczyć. Natomiast no, krótkie fragmenciki i ten pierwszy film, od którego się zaczął, ja może udostępnię właśnie. Właśnie tak, może tutaj. Tak spróbujmy, tak. Bo potem chciałabym przejść do pytania o taką jakąś jedną szczególną historię dla Was związaną, bo długo prowadzicie te projekty i chciałabym, żeby może tutaj inspirującą historię, czy jakąś właśnie sytuację z tej pracy by się nam przedstawiła. Zaraz... Nie, właśnie tutaj, nie wiem, czy widać, jest widzimy, zdjęcie z tego, tak. No więc, tak jak powiedziałam, 70 osób w tym filmie wzięło udział i to był projekt interdyscyplinarny, więc tutaj była oczywiście opieka merytoryczna, historyczna, koleżanki, która wybrała sceny, które będziemy kręcić. Oczywiście to było więcej niż to, co na zdjęciach. Tu jest sam moment bitwy pokazany. Najśmieszniejsze było to, że trwały wtedy prace przedrocznicowe. Nagrywaliśmy to w kwietniu. I tam widać górki, ziemi i robotnicy, którzy pracowali wtedy, stanęli na dobre 4 godziny naszego nagrania i obserwowali, co robimy. Także były takie śmieszne historie też. Natomiast wszystko to odbywało się w zgodzie po prostu z historią. Było losowanie przeprowadzone, więc nie było jakichś kłótni, kto zagra jakąś rolę. Także tu no, nie udostępniam fragmentu filmu, dlatego że tutaj no, taki błąd został popełniony, że podłożyliśmy muzykę, do której nie mieliśmy praw i dopóki nie zmienię gdzieś tej muzyki, to nie mogę udostępniać, prawda? Natomiast no, byli zachwyceni wszyscy, mnóstwo nauczycieli przy tym również pracowało, także... Także to były początki. Na koniec zdobyliśmy Malbork, Wojska Polskie zdobyły, zmieniliśmy historię i no, dzieci miały niesamowitą satysfakcję faktycznie. Drugim takim filmem były listy do sali, które powstały na podstawie tajemniczej wyprawy Tomka i tutaj ten film jest ważny o tyle, że tu miałam problem z prawami autorskimi, ponieważ no, chciałam ten film zapisać pod tytułem Tajemnicza wyprawa Tomka, no ale nie udało się, ponieważ dotarłam do właścicieli praw autorskich, ale nie chcieli z nami rozmawiać, ze mną rozmawiać. Połowę praw ma znany polski polityk, drugą połowę jego żona, ale po prostu wypierali się jakiejkolwiek możliwości udostępniania nieodpłatnego. W związku z czym po poradzie prawniczej postanowiłam pociąć to na kawałki z dużego filmu, zrobiły się takie epizody, no i tytuł listy do sali. I tutaj w formule właśnie listów, które sali czyta, dostaje od Tomka Wilmowskiego i kolejne tam wydarzenia. Ja może pokażę po prostu fragmencik z tego. Ale w walce został ranny pan Smyka. Poruszaliśmy się teraz dużo wolniej, również dlatego, że prowadziliśmy pojmanych chłopców. Po drodze natknęliśmy się na niezwykle ubranych tubylców.
to buriaci pomogą wyleczyć twoje. Tu tak technicznie możecie Państwo nie wszyscy widzieć to płynnie, bo z Zoomem różnie bywa. Więc potem to mam nadzieję, że prześlemy. Ja tak, ja po prostu nie udostępniam tutaj całego ekranu, bo wczoraj podczas próby technicznej strasznie nam to niestety rozmywało ostrość. Tu jeszcze taki następny fragmencik tego samego filmu, który był kręcony w osadzie na Wolinie, w osadzie Wikingów. Ja tu może nie będę przedłużać, nie będę całości pokazywać, żeby też nie, żebyśmy miały czas na rozmowę, prawda? To jak gdyby był, w tym filmie już 90 osób wzięło udział. Mówię, to jest możliwe tylko i wyłącznie podczas zielonych szkół, nie ma możliwości. Ale czy wy mieliście też wsparcie takie ludzi, którzy na co dzień zajmują się operatorką? Nie, ja po pierwszym filmie, po pierwszym tej bitwie pod Grunwaldem, sama, że tak powiem, zapisałam się na różne kursy i tutaj w Krakowie ze wspaniałym operatorem Markiem Norkiem miałam taki kilkumiesięczny kurs. Miałam również, korzystałam również z takiego kursu operatorsko-reżyserskiego Filmoteki Szkolnej w Warszawskiej Szkole Filmowej. Także bardzo, bardzo z panem Wolfem pracowałam. Wprawdzie to był króciutki kurs, no, ale jednak dawał jakie takie pojęcie. Tak się szczęśliwie złożyło też, że miałam wsparcie rodzica jednego z moich uczniów, też światowej sławy operatora filmowego Bogumiła Gottfriedowa, który też tutaj pod powierzchnią, że tak powiem, kręci, ale również był nominowany w 2002 roku do Oscara razem z panem Fabickim, Sławomirem. Także po prostu no, takie wsparcie merytoryczne, jeśli miałam jakieś pytania, to po prostu pytałam. Teraz kolejnym filmem byli Bursztynowi Piraci. To tam z kolei powiem ze względu na ilość, to 126 osób z kolei wzięło udział i tam kręciliśmy na zamku w Darłowie, Zamek Książąt Pomorskich, ale również na statku były kręcone sceny, to jak Państwo będziecie mieć linki, to Państwo chętnie sobie obejrzą. Natomiast takim bardzo ważnym dla mnie filmem nakręconym z moją klasą wychowawczą i bez pomocy kogokolwiek innego, to był cykl filmików niemych. I ja pozwolę sobie może jeden w całości, dobrze? On trwa 2 minuty, więc może będzie ciekawy. Thank you.
nie będę jak gdyby tutaj Państwu pokazywać więcej w całości czegokolwiek, dlatego że to zajęłoby bardzo dużo czasu. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć, że to byli czwartoklasiści, proszę Państwa. I oni przygotowywali się, oczywiście oglądali przygotowane przeze mnie fragmenty scen z oryginalnych filmów, poznawali konkretnych autorów kina niemego. Mieliśmy wtedy właśnie regularnie od 4 do 8 klasy mieliśmy zajęcia filmowe, taką edukację na bazie filmoteki szkolnej, ale również na bazie różnych filmów wyszukiwanych przeze mnie, no i realizacje różne filmowe własne. Także to oni się cieszyli, że są klasą filmową oczywiście, no ale uważam to za naprawdę duży sukces z czwartą klasą. I tutaj część z nich stała za kamerami tak samo. Oczywiście ja montowałam, do montażu każdy fachowiec mógłby tutaj się przyczepić, mógłby znaleźć wiele błędów, ale chyba nie na tym to polega, prawda? Oczywiście tutaj z Charlie Chaplinem Państwo widzą i tak dalej filmy. Natomiast teraz w dobie edukacji tej zdalnej, to z kolei uczniowie kręcili w takiej aplikacji Toontastic bardzo ciekawe filmiki. Tutaj akurat można samodzielnie rysować, prawda? I bardzo takie ciekawe filmiki. No tego nie odpalę, bo nie mam, że tak powiem, możliwości tego przesłać. Znaczy nie, no mam możliwość przesłać to na YouTube'a. Wszystko prześlemy. Tak. Wszystko wszystkim prześlemy. I tutaj akurat mitologia, natomiast tutaj z kolei w tej aplikacji właśnie są gotowe scenerie, gotowi bohaterowie, których można wykorzystać. I dzieci się świetnie tym bawią. Tu akurat jest scena z Rutki Anny Fabickiej, którą czytaliśmy jako lekturę dodatkową, wybraliśmy sobie i stąd powstały takie krótkie etiudy filmowe, bo trudno tutaj mówić o jakimś filmie całościowym, prawda? To jak gdyby tyle tej mojej prezentacji, natomiast... No, mi się rodzi milion pytań, jak tego słucham. To znaczy jednocześnie już wszystkie kolejne pytania o historię są tutaj, że tak powiem, załatwione, ale ja mam takie pytanie jeszcze zanim przejdę też do Katarzyny teraz, bo po prostu pamiętam, że w jednej z moich prac pracowaliśmy z kamerą jako dorosły człowiek przecież i dla mnie to było strasznie trudne, żeby technicznie ogarnąć ten sprzęt i pamiętać o mikrofonach w czasie nagrywania nawet prostych wywiadów w terenie. A tu jeszcze jak masz 90 osób, tak, czy 120, to kto kieruje, jak powiem, kierownik produkcji planu, czy ktoś wam przynosił jedzenie i były te takie wozy, gdzie gwiazdy śpią? W sensie, jak to w ogóle logistycznie ogarnąć? Czy miałaś do pomocy kogoś jeszcze z kadry nauczycielskiej, czy to rodzice pomagali w takiej zielonej szkole? W sensie, jak to tak praktycznie się pytam? Przy tych realizacjach takich wielkich właśnie, to wychowawcy klas, którzy byli z klasami swoimi na zielonej szkole, i muszę powiedzieć, że naprawdę wszystkie dzieci wzięły udział w tym filmie. Wszystkie w różnych rolach, naprawdę. I takich technicznych, i właśnie mikrofony. Część oczywiście kręciliśmy tylko z mikrofonami dostępnymi z kamery, nie z zewnętrznymi. Dopiero teraz od niedawna mamy taką zewnętrzną kamerę na tyczce, którą możemy podpinać, prawda? Natomiast to wszystko dzieci i bardzo karnie czekały. Takie najśmieszniejsze to było to, jak nad morzem właśnie na plaży były różne grupy pirackie, które po prostu rozbiły obóz swój i czekali naprawdę po kilka godzin na swój występ i nie marudzili w ogóle. Tak bardzo była wielka potrzeba wzięcia udziału w tym. I naprawdę... A w tych czarno-białych, w tych niemych filmach na przykład choreografia i to wszystko, to jakby oni po prostu mieli wzorować, patrząc, tak. Sami robili jakby przygotowanie tak. I współpraca rodziców olbrzymia, jeśli chodzi o przygotowanie strojów, akurat do tego, do Grunwaldu i do tych filmów niemych, przy czym część strojów, to znaczy te wszystkie przyłbice, hełmy, to robiliśmy podczas już pobytu na zielonej szkole, to było robione z kartonu, także... No ja miałam też tutaj, jako trzecie, teraz Katarzyna, całą serię dostaniesz pytań, bo tutaj jakby miałam jeszcze, jest pytanie właśnie o takie liczby i rozmach, to tutaj jakby w twojej wypowiedzi wszystko już padło, tak. Oraz po prostu jestem, bo jakby rozmawiałam wcześniej z tobą o tym, nie wiedziałam, że to było aż tyle dzieci, tak. Aż tyle takich też dużych tematów jak Grunwald, więc jeszcze takie mam pytanie,
Czy ty to robisz w ramach języka polskiego, czy możesz, Nie, nie. czy zaczęłaś od polskiego? W sensie, jak to, że tak powiem, wcisnęłaś w program szkolny, żeby miało akceptację i czas? To znaczy, to, że większość z tych realizacji odbywała się podczas Zielonej Szkoły, to dlatego się to udało. A w ciągu roku szkolnego? W ciągu roku szkolnego robiłam oczywiście też takim żelaznym punktem programu są gadające głowy Kieślowskiego, które są świetnym materiałem wyjścia do tego, żeby nagrać z dziećmi ich własne obawy, lęki. I robiłam to z absolwentami, z szóstoklasistami opuszczającymi szkołę. Po prostu jak gdyby remake taki. I teraz robię na przykład ze swoją obecną czwartą klasą, po to, żeby powtórzyć dokładnie podobne pytania w ósmej klasie, kiedy będą kończyć i zobaczymy różnicę jako taki projekt. Także to się sprawdza cały czas. I mówię, można część zrobić na bazie szkoły, we wnętrzach szkoły nawet i tak dalej, natomiast większość, no, trzeba swój czas poświęcić, mieć dodatkowy czas z dziećmi. No świetnie, znaczy, brzmi to świetnie. Wyobrażam sobie, jak dużą pracę na to musi iść i przypuszczam, że nie tylko w godzinach szkolnych. Ale to jest, no, dla mnie to jest super przykład też zaangażowania właśnie tej współpracy, bo to jest współpraca na różnych poziomach, jak słyszę, bo i zewnętrzni eksperci, i rodzice, klasy między sobą i jeszcze wychowawcy. I, no, ja jestem pod wrażeniem. Ale jest to niespotykana, przepraszam, że przerywam, niespotykana integracja grona nauczycielskiego, tak, naprawdę. Właśnie. Tak, wszyscy są tak zaangażowani niesamowicie, a spośród rodziców to jeszcze dodam tylko, żeby potem już nie zajmować Katarzynie czasu, że ja nie miałam przez ten czas żadnej skargi ze strony rodziców, że ktoś nie taką rolę, jakby chciał. A właśnie, czy to zawsze. Dlaczego ja każę jakieś stroje przygotować? Nie było po prostu żadnych pretensji, niczego po prostu. A do dzisiaj wiszą zdjęcia z tych realizacji filmowych w holu szkoły i po prostu wszyscy przychodzą, o to mój brat, to już jest kolejne pokolenie, które się cieszy po prostu, a proszę pani, kiedy będziemy my kręcić? Świetnie. Znaczy, strasznie podziwiam, gratuluję w ogóle, to mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przygotujemy, także prześlemy. Nie wiem, czy można prosić o jakieś scenariusze do tego, przykładowe, żeby potem jak ktoś się zapyta, bo tutaj z kolei Katarzyna nam napisała, to mam przekazać tu ludziom, tak, że jeżeli będą chętni do scenariuszy, do pozyskania jakichś scenariuszy, to przekażemy tutaj zaraz po wystąpieniach też. Natomiast tutaj też jest, to do ciebie, Anna, to jeszcze cię potem prywatnie popytam, dobrze, jakby tu wyciągnąć coś do otwartej wiedzy i ludzi czekających. To na razie to przekazuję głos Katarzynie. To jak to, bo tutaj tak jakby mieliśmy praktyczne, tak jakby z poziomu praktyka z młodszymi dziećmi. Ty uczysz w liceum, ale też jakby twoja rola edukacji filmowej jest trochę wyżej, też jeszcze w jakiś taki bardziej, tak rozumiem, instytucjonalnie, bo ty prowadzisz różne zajęcia i też jest w takich rzeczach, nie wiem, na przykład wykorzystywałaś Korki TV, tę swoją też, jak rozumiem, kompetencje takie medialne w nauczaniu o filmie, jeżeli się nie mylę, polonistyczne, ale też właśnie jak ty do tego podchodzisz, gdzie to ciebie zawiodło, z kim pracujesz? Znaczy, z kim pracuję? Ja współpracuję z Filmoteką Szkolną, dokładnie tak jak Ania, z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej. No także jakby ta współpraca nie ma granic, bo tak jak Ania mówiła, że to otwiera nie tylko na takie relacje z uczniami, z rodzicami, z gronem, ale my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, dokąd ta współpraca doprowadzi i to jest chyba najpiękniejsze. Może, czy mogę udostępnić ekran? Spróbuję, zaryzykuję. Powinnaś móc. Ale coś nie widzę. Bo jesteś, słuchaj, co-hostem. Jestem co-hostem. Świetnie. Ale coś mi nie co-hostuje. Macieju, jesteś. Zaraz zobaczymy. O, dobrze. Tak, tylko teraz jeszcze wybierz o tutaj obok to. Tak. O, dobrze, widać? Tak, tak. Dobrze, to ja tak w trybie błyskawicznym jakby podzielę się swoim doświadczeniem, czyli tym, w jaki sposób można pracować z filmem i w jaki sposób ten film może inspirować do takich działań również okołofilmowych.
Tu już może pominę to, w jaki sposób i z kim nawiązuję współpracę, ale na przykład jeszcze z uczniami na festiwale filmowe, po to, aby mogli oni mieć kontakt, w ogóle popracować na sprzęcie, o którym normalnie można tylko marzyć, albo na przykład spotkać gwiazdy polskiego kina, więc to są takie doświadczenia, które są dla nas bardzo, bardzo inspirujące. Tutaj na przykład na festiwalu filmowym w Gdyni moi uczniowie robią wywiad z Jowitą Budnik na sprzęcie i pod opieką merytoryczną Filmoteki Szkolnej, więc to jest kolejna taka wartość tej pracy z filmem, że są instytucje, które sprawują nad nami pieczę, wspomagają i inspirują w tym działaniu. Czasami jeździmy na festiwale, ale czasami, jak ja to mówię, robimy takie bardzo budżetowe wersje, czyli u siebie w szkole organizujemy takie festiwale, podczas których prezentujemy pracę uczniów. Po to, żeby uczniowie mieli świadomość, że ich zadaniem jest nie tylko chodzić po śladach wielkich mistrzów, kadrów, ale też tworzyć, żeby oni poczuli tę moc sprawczą, tę, o której też mówiła Ania, tak, że to oni są właśnie współtwórcami dzieł i żeby poczuli się wyjątkowo. Także polecam, bo to jest całkiem dobry, a tutaj jeden z moich uczniów wyrzeźbił z plasteliny Oscary, więc lansowaliśmy się na ściankach, moja Paulina i Julka. Korzystamy również z takich możliwości uczestniczenia w warsztatach, które tutaj były na przykład organizowane przez Łódzkie Centrum Filmowe i te warsztaty też są darmowe. Ja dodam, że ja uczę w państwowej publicznej szkole, więc nikt nam nie sponsoruje tych wyjazdów i po prostu jakby wszystko można zdobyć i wszędzie można dotrzeć właściwie z takim bardzo ograniczonym budżetem. Tutaj moi uczniowie, którzy zrobili zdjęcie na planie Ferdy Durkę, nagrali reinterpretację Ferdy Durkę Gombrowicza w skansenie zresztą w Osieku. I ta reinterpretacja została nagrodzona na festiwalu w Łodzi, z czego jestem bardzo dumna. Tutaj kadr z kolejnego filmu pod tytułem Gra w butelkę, w którym zagrała między innymi Katarzyna Figura i moi uczniowie, ponieważ, a tutaj w ogóle dojście w ogóle na plan zdobyli sami uczniowie, którzy szukają kontaktu. Ja im zawsze mówię, nie bójcie się, piszcie. Także, że ludzie filmu, no zazwyczaj, no w ogóle ludzie są wrażliwi na potrzeby młodych ludzi i jeżeli grupa uczniów pisze, że bardzo chciałaby wziąć udział w nagraniu czy przyjechać na plan filmowy, to oni zazwyczaj się zgadzają, no i mało tego, zazwyczaj potrafią znaleźć jakieś takie twórcze zadanie dla tych uczniów, więc mogą realizować się jakby w takich bardzo filmowych okolicznościach przyrody. A tutaj moja Julia, która wstała o 4 rano, Julita, która wstała o 4 rano po to, żeby móc towarzyszyć Robertowi Gularczykowi, nominowanemu do Oscara zresztą za rolę w Twoim Wincencie. I pamiętam, jak Julita napisała mi, pani profesor, to nie Wincent maluje, tylko ja maluję Wincenta. Więc to kolejne takie zadanie, które, no, które dało uczniom wielką, wielką radość i po prostu pod okiem specjalistów i życzliwych fachowców mogli też kształcić swoje kompetencje. A tutaj też moi uczniowie, którzy w minionym roku zorganizowali grę filmową, taką grę terenową, która była inspirowana serialem pod tytułem Gra o Tron, tak? Ponieważ oni są zakochani w Grze o Tron. Tutaj widać Arię Stark, tak, Jona Snowa. No i oni po prostu wyszli z inicjatywą, aby zorganizować taką grę terenową, która tak jak w przypadku Ani miała charakter zarówno interdyscyplinarny, ale to była też gra, która była zorganizowana dla innych klas, więc miała też taki charakter, no, który budował ich relacje. Tutaj kadr z kolejnej gry terenowej, którą organizowaliśmy, zainspirowani filmami grozy. Także było mrocznie i ciekawie.
I sukcesy. Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o sukcesy, o których wcześniej Klaro mówiłaś, to tych sukcesów jest wielu, bo Ania podkreśliła to, że właściwie to, że każdy z tych uczniów może realizować się w tych działaniach wspólnych, to jest dla niego sukces. I ja też jakby nie lubię mierzyć sukcesów moich uczniów rankingami i wynikami olimpiad, ale oczywiście takie spektakularne historie też mamy. Tutaj jest zdjęcie mojego wspaniałego ucznia, Kacpra Godlewskiego, który, to zdjęcie chyba zrobił, jak miał 15 czy 16 lat, teraz ma 22 lata i jest studentem Łódzkiej Szkoły Filmowej i to uważam, że jest ogromny sukces. Chłopiec, który zaczynał robić zdjęcia aparatem z pękniętym obiektywem, a teraz chodzi po schodach Polańskiego i wiem, że to jest tak naprawdę dopiero początek tego, co może się w jego życiu wydarzyć. A przecudowny, dobry człowiek, a do tego jeszcze bardzo zdolny fotograf. Tutaj kolejne jego zdjęcie, które było zresztą takim zdjęciem miesiąca we włoskim Vogue. Jeżeli chodzi o takie miarodajne sukcesy, to tutaj też kolejna moja uczennica, która w drugiej klasie liceum wygrała indeks bodajże na 4 uczelnie i okazuje się, że ta wiedza o filmie no, kształci nie tylko takie kompetencje miękkie, tak, ale ona również otwiera drzwi. I bez wątpienia Jagodzie też te drzwi otworzyła. To już tak w finale chciałam tylko pokazać kilka takich kadrów, które eksponują takie twórcze działania moich uczniów. Przyjechał na przykład do nas do szkoły Aleksander Doba. I to jest w tle jest mój fotel z domu na własnych plecach przyniesiony i moi uczniowie nagrywali z nim wywiad, spędzili z nim cały dzień, więc to było też niesamowite. Poniżej Teatr Wielki w Warszawie, opera. Wygraliśmy festiwal niezwykły zresztą, związany z poszukiwaniem tożsamości kulturowej pod tytułem Forum Dialogu. I jednym z elementów, który był brany pod uwagę, był oczywiście film, więc to kolejne drzwi, które nam ten film otworzył. Tu poniżej moje uczennice lansują się na ściance na gdyńskim festiwalu filmowym. W prawym górnym rogu tutaj też widzimy moich uczniów krótko po tym, jak nagrywali wywiady z aktorami, z ludźmi kina. Tu poniżej też ja mam w klasie taki green screen, po prostu pomalowaliśmy ścianę na zielono po to, żeby mieć taką niezależną formułę i móc ją wykorzystywać do nagrań. No i Radek Kotarski razem z moją uczennicą, który też zgodził się na to, żeby przeprowadziła z nim wywiad. Więc jeżeli chodzi o liczby, to mogę powiedzieć, że mam na sumieniu 5000 szczęśliwych dusz. I bardzo mi zależy, żeby ta praca z filmem otwierała im drogę nie tylko do, tak jak mówiłam, do takich wymiernych sukcesów, ale żeby dzięki temu oni byli wrażliwymi, otwartymi ludźmi, którzy potrafią włączyć krytyczne myślenie, którzy potrafią się wypowiedzieć, zaprezentować, którzy potrafią budować relacje w grupie, którzy są uważni na drugiego człowieka. To tak w telegraficznym skrócie, bo teraz nie wiem, czy taką manierą nauczycielską nie przedłużyłam zanadto. Znaczy, i tak dzisiaj walczymy z czasem. Na pewno wszystko prześlemy i ja będę myślała też tutaj u nas z naszym teamem, jak to jeszcze te wątki różne rozwinąć z całej konferencji, a ten szczególnie, bo no też jakby słuchajcie, na Wikimedia Commons są też filmy i my na przykład w różnych projektach dlatego też właśnie ja się musiałam jakoś ogarniać z kamerą. Realizowaliśmy różne sceny w terenie z filmem, z twórcami ludowymi i tak dalej. I wiem, że to jest trudne. I jest to trudne, jak mam 2-3 osoby nawet i to dorosłe. A jak już zespół już był na scenie ludowy, 10-osobowy, to już była bardzo duża trudność. Więc jak słucham o waszych rzeczach, to naprawdę bardzo podziwiam. Mam tu taki jedną praktyczną rzecz sobie zanotowałam, że green screen w klasie to jest świetny pomysł, że to właściwie nie wymaga jakichś strasznych wniosków o granty i tak dalej, a może być początkiem czegoś takiego, że właśnie w szkole podstawowej, że na tym zaczynamy, tak?
że nie od razu wyprowadzać na pole grunwaldzkie, ale okej, okay, tutaj pozwoli nam dyrektor pomalować jedną ścianę, prawda? Nie wiem, Anna, mam teraz wizję klinówkarz tej szkole. Ja też myślę o pomalowaniu. No właśnie, tak, myślę, że to może być wniosek z tego panelu, że green screen w każdej szkole i wtedy edukacja medialna, filmowa w każdej szkole. Bo wydaje mi się, nawet jak patrzę na taką właśnie, jak było to zdalne nauczanie, nie wiem, czy macie takie wrażenie, że sporo nauczycieli przeszło na takie projekty filmowe, nawet w takim sensie, że zaczęło być wyszukiwana filmoteka szkolna, a co tam w Ninotece, a gdzie znajdziemy jakieś fragmenty filmów klasycznych do lektur, tak? Jakby to i dla uczniów też to było wygodniejsze i sympatyczniejsze obejrzeć te fragmenty na lekcji na Zoomie czy Teamsach, niż słuchać wykładów, bo młodzi zwłaszcza uczniowie nie są przyzwyczajeni też do takiej interakcji. Teraz może już zaraz wszyscy będziemy, już okrzepniemy w tym, ale no te pierwsze miesiące były trudne z takim skupieniem się. Natomiast film jest czymś, co młodzież, dzieciaki kojarzą i lubią, prawda? I to jest właśnie według mnie, tak jak nie wiem, jak to, na pewno to widzicie, to co wy robicie, to jest właśnie taka to pokazywanie, co z tego jeszcze można wyciągnąć, oprócz gapienia się, że włączam play, tak? To jest tak samo jak właśnie z Wikipedią, że jak tworzyć te treści, co doprowadza do tego, żeby to wojsko sunęło przez pole 4 godziny organizowania ludzi w grupach, a wcześniej tydzień wytwarzania tekturowych tarcz pewnie, więc albo 2 tygodnie. Także słuchajcie, czy macie jeszcze coś, bo ostatnie jakieś pytanie. Tutaj jeżeli są prelegenci na następną sesję, to uprzedzam, że mamy gdzie 5 minut opóźnienia, bo tutaj chcemy jeszcze zakończyć. Czy wy powiedzcie jeszcze, tutaj ludzie na czacie pytają i też pewnie będą pytania, z czego najchętniej korzystacie, bo jak mówicie filmoteka szkolna, to może tutaj większość nauczycieli kojarzy, ale czy są jakieś konkretne kanały albo no, z czego jakby korzystacie najczęściej? Co polecacie, że to jest dla ucznia też łatwe, bez jakiegoś logowania się może, czy do oglądania, gdzie korzystasz z tych zasobów? Ninoteka. Ja wykorzystuję w ogóle bardzo różne teksty audiowizualne, na przykład reklamy albo teledyski i takie bardzo, bardzo krótkie formuły też są wdzięczne i one mogą na przykład, no nie wiem, omówienie teledysku Johnny'ego Cash'a w kontekście topiki wanitatywnej w baroku, tak? Albo omówienie reklamy pod tytułem Przyjaciele w kontekście monomitu. No także To są w ogóle takie smaczki, które są zaskakujące, nie zajmują wiele czasu, mamy czas na prelekcje, projekcje i na dyskusje, więc ja może też przygotuję jakąś taką listę filmów, zrobię to może w takim pakiecie prezentacji, po to, żeby każdy kto jest chętny, mógł z tego korzystać. Bo ja nie uprzedziłam, że o to zapytam teraz, ale to mi się narodziło, jak was słucham, że taka lista rzeczy by się przydała, oprócz tego, co tak nam się tłumaczy w głowie, że filmoteka i ninoteka. A Anna też jeszcze... Ja z kolei powiem, że tak dosyć niewiele było pozycji takich, które się nadawały do szkoły podstawowej, zwłaszcza kiedy była jeszcze kiedy był ten podział 4-6, znaczy do 6 klasy, prawda, trwała szkoła podstawowa. To tych tekstów było nie tak strasznie dużo, natomiast ja często korzystałam z filmów animowanych, które są w tym pakiecie. One są króciutkie i na przykład takim filmem uniwersalnym, który nadaje się tak naprawdę na każdym poziomie nauczania, są Schody Schabenbecka. I one, raz, że króciutki film, drugi raz na bardzo różnych poziomach, w zależności od dojrzałości ucznia, prawda, można to omawiać. Bez jakichś, tutaj mamy również krakowski festiwal filmowy, jest dostęp czasami do filmów, do tych starszych filmów naprawdę można dotrzeć spokojnie przez YouTube'a, prawda? Natomiast ja mam taki żelazny film, który dzięki mojej znajomej, o którym się dowiedziałam dzięki mojej znajomej, to jest kompletnie nie bollywoodzki film, ale bardzo długi, Amir Khana, Gwiazdy na ziemi, każde dziecko jest wyjątkowe. Do tego stopnia jestem zafascynowana tym filmem. Zrobiłam sobie takie, no to nie jest trudno nazwać scenariuszem, ale takie konspekty po prostu lekcji na podstawie tego.
że z każdą klasą kolejną, którą zaczynam uczyć, po prostu ten film oglądam w szkole, dzieci płaczą bardzo często, wzruszają się niesamowicie, więc to jest szok zobaczyć dziecko wzruszające się czasami teraz, w obecnych czasach. Ja poszłam dalej, ja po prostu zadałam rodzicom ten film jako zadanie domowe, więc oczywiście nie wszyscy obejrzeli, ale część obejrzała. Ponieważ wydaje mi się, że to jest, znaczy nie wydaje mi się, ja jestem pewna, że to jest pozycja obowiązkowa dla każdego nauczyciela, rodzica, dyrektora, naprawdę. Warto obejrzeć. I on jest dostępny normalnie na YouTubie, bez żadnych ograniczeń. Tak, tu na czacie właśnie jedna z nauczycielek, wiem, że liceum, pisze, że jest cudowny ten film. Także ja to wszystko od Was jeszcze wyciągnę. Słuchajcie, musimy tutaj skończyć. Bardzo Wam dziękuję, bym mogła jeszcze bardzo długo rozmawiać, bo nagle myślałam, że już Was znam i wszystko wiem. Się dowiaduję kolejnych rzeczy. Jesteście naprawdę też ekspertkami w swoich dziedzinach i w pracy, więc życzę Wam powodzenia teraz w tym zdalnym nauczaniu dalej. I tu możemy zakończyć, natomiast bardzo